Siemaneczko, z tej strony Antyk, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Jak widać, nasze królestwo się powiększa, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić sad oraz powiększymy tutaj nasz areał, aby zwiększyć ilość naszych plonów. Dobra, wychodzimy z trybu widza. O Jezu, pokazałem już wam, co chciałem pokazać. I czas rozpocząć rozgrywkę. Okej, okay. Z tego co zauważyłem, to w ogóle postronek wypada tutaj nam od tego gościa. W ogóle zobaczmy, czy jest coś nowego. Nasza trzcina rośnie fajnie. Czekaj chłopie, nie uciekaj. Kwiatki, blok mchu, to my to wszystko mamy, dobra. To nie potrzebujemy cię. Kurde, tu nam fajnie wszystko rośnie. Buraki, kurde, ja nie wiem, kiedy się zbiera buraki. Może chwilę zaczekamy. Dobra, powiększymy najpierw sobie ten nasz areał. Kilka kratek, nie? Chociaż czy kilka kratek to jest sens? Bo dotąd się nawadnia. Co myślicie? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, jeszcze tutaj generalnie mogę ten. Kurde, no ale w sumie może... No dobra, powiększymy. Najwyżej zrobimy jeszcze jedną wodę. No nic się nie stanie, a wiecie, będziemy mieli jednak więcej tutaj wszystkiego, bo nie wiem, jak to się sprawdzi w przypadku naszych villagerów, tak? Którzy no rzekomo powinni... rzekomo powinni zbierać tamte plony, w sensie ten jeden konkretny. Tak, ale i tak muszę zrobić dalej, bo tutaj będzie w razie czego to nawodnienie. Tak... Ono będzie tutaj w razie czego. Na wprost tego, tak? Aha, nie, to jeszcze jeden zrobimy. Albo dobra, to już zróbmy do końca tak jak są owce. O matko, nie no, ziemia to jest naprawdę bardzo, bardzo szybko ulatniający się materiał. Niestety. Co, nad czym bardzo ubolewam, bo mam jej mało, tak? I powinienem z niej korzystać bardzo rozsądnie. 27 ziemi. Gruboziarnista ziemia. Ej, no to ja nie mogę. Sio, sio, sio. Masakra. No nic, będę musiał nakopać. 27, dobra, zobaczymy ile mi zostanie. Co ja robię? Antek, co ty robisz? Nie zostanie mi? No nie, no to jest jakiś żart. No to czyli, no jak co odcinek będzie trzeba kopać. No co ja sobie zrobię, jak ja mam 6 ziemi tylko? To jest za mało. Ej, w sumie tutaj zużyłem bardzo dużo ziemi. To będę mógł odzyskać i to sobie na przykład zrobię z drewna, bo drewno też będę mógł szybko w miarę, wiecie, nadrobić później. Dobra, biorę się chwilę za kopanie. Tak, kurde, no z pół staka chociaż żebyśmy mieli. Na czym skończyliśmy? Na 1700. No dobra, to lecimy. A few moments later. Okej, okay, mamy to przysłowiowe, no pół staka. Doszliśmy do 1800 i w ogóle wyleciał mi niedźwiedź polarny, który zaraz spadnie, niedźwiedziu. Myślicie, że on jest niewrażliwy? A, poleciała nam też owca. A to się nią później zajmiemy. Tam jakaś papuga. No i... No mamy, to coś tam jeszcze powylatywało. Musiałem kilka rzeczy wsadzić do baga, bo już nie miałem miejsca. Dobra, tutaj to... Okej, okay, to wykończyliśmy. Okej. Okay. I myślę... O, że to właśnie będzie tutaj fajna granica, tak? Czyli to jeszcze tutaj musimy jednak dociągnąć. Tak, i tutaj już będzie przerwa. Wiecie, wszystko ma swoje jakieś tam granice. Okej, to będzie tak. I teraz. Okej, tutaj będą szły pewnie jakieś płoty. To będzie jeden odstępu. I teraz tak, jeden ziemi. Nie pamiętam, co ile drzewa mogą rosnąć. Myślicie, że tyle?
W sensie, ile musi być odstępu między drzewami? Ile kratek, żeby one rosły na spokojnie? Cholipka, no nie pamiętam, nie? Dwie czy trzy? Patrzcie, no... Wiem, że może nie gram w Minecrafta od wczoraj, ale... No dobra, najwyżej będziemy poprawiać. O nie... Ale dobra, to jest drewno, mówię, to się nadrobi, to spokojnie. Na to nie patrzcie. Raz, dwa, a nie, dobra, to tutaj było dwa. Dobra, to jeszcze sobie idziemy tak. I teraz raz, dwa. Ciach! Raz, dwa. I tutaj jeszcze zrobimy ciach. A nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu będzie ciach, ciach i ciach. Bo niektóre drzewa tak będą właśnie. A? I co? Zdziwiliście się? Wiecie, niektóre te drzewa można posadzić na czterech. Wtedy one rosną takie... Aha. Dobra. Nie mam materiałów. Dobra. To lecę po macy i wam to troszkę przyspieszę tutaj. No i dobra, jak to wygląda? No tak se nijak. Myślę, że tutaj te odstępy są w miarę spoko, ale tutaj... Tu są tylko dwa. No nie wiem, zobaczymy czy coś urośnie. Mam mało mączki kostnej, żeby to sprawdzić tak na szybko, więc to będzie taka metoda, no niestety, prób i błędów. Może teraz weźmy sobie to... Ogródźmy. Żebyśmy nigdzie nie wypadli. W końcu to będzie w miarę tutaj wyglądać. O matko, widzę, że płotków to też będzie tutaj mało raczej. Tak. I może posadźmy już tutaj... O, kurde, prawie na styk. Może już coś tutaj posadźmy, co wy na to? I zobaczymy, jak to będzie później tutaj nam funkcjonować. To pozamykamy. Jezu, tu w ogóle patrzcie, w magazynie... W magazynie to ja tu mam zoo. Że te koty nie jedzą tego królika tam? To jest szok. Co nam będzie na pewno potrzebne? Sadzonka świerku, bo mi się ciemne drewno podoba. I sadzonki dębu. Tak, to będzie... Na chwilę obecną mi się wydaje, że to będzie tyle. Jezu, ma tylko 15 ziemi. No to jest... To jest tragedia. Nie wiem, gdzie dawałem jasnogłaz. To na razie dam to tutaj. O, ostatnie jedzonko widzę, przetapiałem. Dobra. Daję sadzonki. Ktoś powie, kurde Antek, jesteś chory, przecież to ci jest potrzebne. Spokojnie. Spokojnie, będę miał odpowiednią ilość sadzonek. Bo tutaj potrzebuję tylko 8, póki co. Tak, i teraz tutaj. I zobaczymy, jak to urośnie, ale obawiam się, że tutaj musi być dwie kratki odstępu przynajmniej. Kurczę, nie pamiętam. O, piękny zachód słońca. My musimy zaraz uciekać, bo pojawią się beboki, ale wcześniej zbierzemy nasze tutaj trzciny. Trzciny posadzimy. A co, tutaj nie może być? A czemu? A czemu? No dobra, no to tutaj też w takim razie nie będzie. A, no i kurde, nie wiem, trzeba jakoś rozmnożyć piasek, nie? Kupiłem wtedy tyle tego piasku, a jak się okazuje, jest to za mało. Za mało, drodzy państwo. Dobra, szybko do spania, bo zaraz się moby będą respić. Niechciane oczywiście, bo póki co to my tutaj nic nie potrzebujemy. Kurde, szkoda by mi było... Nie no, mamy mało tej mączki kostnej, nie? W ogóle nie zbiera mi się... nie zbierają się plony i nie wiem, czy to jest moja wina, czy to, że nie dałem skrzynki tam pod...
pod kompostownik. Miałem o tych profesjach poczytać jeszcze. O, tu już są gotowe do zebrania. Ale patrzcie, tutaj kurde. Ajajaj. Może to powinno być tak. Jak myślicie? I teraz. Może tak to powinno być. Nie no, bo dolejka też się powinno zbierać. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, burak się zbierze? Jest, mamy buraka, dobrze. Czyli on musi być taki wyrośnięty. Kurde, miałem to zostawić człowiekowi tam. Dobra, ziom. O, Jezu, wrzuciłem nasiona. I gdzie są? Ej, co jest grane? To się niszczy? Ej, to co jest? To mi się coś... To ja myślałem, że to spada. Czyli to tak nie działa. O cholera. Cóż za katastrofa. Nie no, nie wiem teraz. Teraz nie wiem, co mam tam robić, nie? To jest w takim razie bez sensu. Dajcie mi chwilę, ja to sobie chyba przeczytam szybko. Dobra, jestem. Słuchajcie... No szybciutko tak czytałem i w sumie nie wiem, jak to zrobić, żeby mi to tutaj się zbierało tak, jak powinno. Więc na razie będę to chyba zbierał tutaj tak ręcznie. Kurde... Nie wiem. Naprawdę, nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Kurde, bo wiecie, ja chciałem, żeby mi to zbierało tam automatycznie żarełko, a tak to... To chyba jest całkowicie bez sensu. O! Już jedno drzewo nam wywaliło. No i dobra, zobaczymy, czy coś jeszcze nam tutaj urośnie. Postawmy sobie tutaj jakoś świeca, żeby nam tutaj się moby nie zbierały za bardzo. Oj. Cyk. I cyk. No i pięknie. Ależ oni się tutaj zebrali. No niestety, mam mało buraków. No ale będziemy sadzić. Wszystko będziemy sadzić. Zaraz możemy zebrać trochę pszenicy. Generalnie, ej no, tutaj to się mega rozrasta. Powiększyliśmy ten areał. Aha, tamtą wodę musimy zrobić, tak? Znowu będziemy ryzykować, że zginiemy. Ale to nic. Idziemy po co? Po wiadro wody. To na pewno. Jezu, myślałem, że oj, czegoś nie zrobiłem. Myślałem, że kolejny ten nam urósł, kolejne drzewo. Ale to w ogóle strasznie szybko. Drzewa rosną chyba nieco dłużej. No, może mam takiego farta. Nie wiem. Ciach. No ale zobaczymy, zobaczymy. Poczekamy, aż faktycznie one bardziej urosną. Okej, okay, woda jest tutaj. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery. Jest na granicy. Teraz raz, dwa, trzy i cztery. Czyli tu. Nie, raz, dwa, trzy. Nie, nie, to on to będzie nawadniał, czyli tu. Oj, tak blisko tego. No nic, dobra. Niech to sobie tam poleci, bo wiecie, ja bym nie chciał umrzeć. Nie chciałbym spaść. No i dobra.
I okej, okay, mamy nawodnione fest. Ale tak fest. Teraz ta ziemia się będzie nadawała do obsadzenia. Jak to narzędzie się szybko psuje. Wow, masz coś nowego? Nic. Gościu, przyjdźże z piaskiem. Bo tutaj w kopaniu to my się chyba piasku nie doczekamy nigdy, nie? Z tego co ja widzę. O, czekajcie, czekajcie, co to jest? Nie, nasiona arbuza. Kakaowiec. Ej, może byśmy... Kurde, kakaowiec. Ej, coś się robiło z kakaowca generalnie? Dajcie znać w komentarzach. Czy kakaowiec to jest taki raczej... zbędne ten. Nie da się zrobić nasion. Czerwony barwnik. Jaki czerwony barwnik, ludzie? My tu będziemy szmaragdy. Żaba. Co ta żaba? Mi się wydaje, czy te lamy skaczą nam po... No i... tu mogłem zrobić... Dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, czyli tutaj to stracimy, bo to... A dobra, nawet nie straciliśmy wszystkiego. Tak. Ej, czy wy tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery? Aha, bo tam jest woda. Dlatego tak się dzieje. O, ja tego nie przemyślał. Zapomniał ja o tym, że przecież tu jest jedno nawodnienie i to tam się dalej ten. No to czas na jeszcze jedno. No popatrzcie. To ci niespodzianka. Nie. Dobra, nie podchodzić mi tu nawet, nie? Nie zbliżać się. Dobra, schodzimy. Nie! 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 Przeleciantek! Uff. Ja pierdzielę, znowu ta sama sytuacja, ale jakim cudem ja to położyłem tam pod siebie? Ja! O, ten niedźwiedź! Ale fart, o matko, jeszcze się wieczór robi. Jak to tam się stało? Ja pierniczę, dobra. Ja tam muszę jakoś przeskoczyć. Z powrotem. No, dawaj. Lecimy na górę naprawić swój błąd jakoś. Jak to się stało, no? Ej, no. Masakra. To się stało za szybko. Tak. No i teraz to tak, teraz to się mogło stać. Matko! Zawału dostanę przy tej grze, nie? Ja pierdzielę, szok. Pięknie. No ciekawe, czy to urośnie na takiej ziemi świerkowej. Nie, bez kitu, ja to muszę sprawdzić, bo... Wiecie, o co mi chodziło? On miał mi to zbierać sam. A tak się nie dzieje.
Dobra, od razu przy okazji będziemy sadzić. Jesteśmy rolnikami. Powiem wam tak. Ja tu nie będę robił automatycznej farmy. Bo nie mam takich możliwości, a materiału, który by na to poszedł. O matko. Nawet nie chcę o tym myśleć, nie? Ile by tego było. Byłaby tego masa. Aj, tu się nie nadawało. No dobra, idźcie, 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 zostawcie żółwia. Ten żółw to w ogóle jest hit, nie? No, żebym tutaj sobie taką ścieżkę w ogóle zrobił. Ale to dobra, to pomyślimy kiedy indziej. O tej ścieżce. Teraz tak. Tutaj dalej. Nie wiem ile będzie potrzebne na wyhodowanie tego arbuza. To zobaczymy gdzie wyrośnie. I teraz tak. Mamy tego mało. To posadźmy. Posadźmy marchwi sobie tutaj wzdłuż. No, trochę tego jest, nie? O proszę, cyk. I cyk. Pięknie. O, jest pierwsze drzewo, jest. I właśnie, i teraz czy te... O nie, to też wyrosło, super. A, no i właśnie, to już jest chyba za blisko. Ale zobaczymy. Zaczekajmy jeszcze, bo naprawdę szkoda mi mączki kostnej, bo mam jej naprawdę za mało jeszcze. O, o, już widzę, mam tutaj troszkę ziemi do odzyskania, jak najbardziej, ją przyjmę. Wymienimy to sobie na, aha, dębowa deska, nie mam dębowych desek już, ale okej. Postawię tylko tutaj, żeby póki co było. Jak tu zrobić, żeby nam więcej mobów leciało? Powinienem mieć miejsce chyba, które się mocno zaciemni, nie? No ale to znowu powierzchnia, bardzo duża powierzchnia. Czy jest coś, co będzie mi potrzebne? Kurde, no kości 4. Wydawało mi się, że mam ich więcej. Aha, mogłem gdzieś kiedyś zginąć i straciłem mączkę. Tak, przyszedłem po to. Nie no, no nie mam kości. To patrzcie, Jezu, normalnie w magazynach zaczyna brakować miejsca. Dynia. Kurde, może dynie byśmy też zaczęli hodować. Jak myślicie? Aha. Dobra, wygląda to następująco. Mamy pszeniczkę? Mamy pszeniczkę! Chodź do pszeniczki! Owca, owca! Owca, chodź! Owca, chodź! Panda, idź stąd. Owca, chodź! Weszła owca, weszła owca. A ten misiek polarny, Boże, biedno, tam sobie stoi, nie? Żaba skacze wśród krów. No nie, no świetnie. Coś tu się wydarzyło? Nie. Wydaje mi się, że... to wszystko będzie trzeba przesunąć, że to jest za mało, ale mówię, póki co jeszcze się wstrzymajmy chwilę, nie? Matko, gdzie ja to wrzucam? Aha! Ja wiem! On wrzuca rzeczy do kompostownika i później z tego się chyba... później z tego się chyba robi, jak to się nazywa? No, jak to się nazywa? No, mączka kostna właśnie. Ej, tutaj u niego też to pozbieram, co wy na to? Skoro on to tak średnio zbiera, a ja już tutaj jestem, no to może przy okazji
Dajcie znać w komentarzach, jakie według was są najbardziej przydatne od villagerów te. No, profesje. Ej, a to nie jest tak, że na przykład kojarzycie, jest łuczarz, nie? Aha, tutaj już brakuje wody. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, dobra, to już wiem, czemu tam nic nie ma. Ja kiedyś jak grałem, to miałem chyba łuczarza i ja u łuczarza patyki sprzedawałem za exp. W sensie patyki za szmaragdy. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy tego łuczarza zrobić. Czy mi tutaj pokaże, jak się robi stół? Tak, łuczarski? Łuczarz robi łuki, więc... Ach, tylko strzały. Okej. Piec wędzarniany. Przycinarka, a reszta? Dobra, czekajcie. Szybko wpiszemy w Google stół. Łuczarski. Stół łuczarski. Minecraft Wiki. Stół łuczarski, blok dekoracyjny generujący się w wioskach. Co? Zastosowanie. No, stanowi blok pracowniczy dla łuczarza. No dla nas to może nie ma. Ten. Zastosowanie, ale dla niego ma. Dobra, stół łuczarski. Czemu nie pokazywało, jak zrobić? Serio? Czekajcie, dębowe deski wystarczają na stół łuczarski? Coś mi się nie wydaje. No właśnie. To ktoś tu... Ktoś jest... Dramat, ej, tu jest. Potrzebny jest krzemień. A krzemień w Minecrafcie się bierze z tylko tego? Tylko ze żwiru? O cholera. No i co teraz? Ja pierniczę. Nie wiem, no póki co mi się tutaj żwir chyba nie pokazywał, ale... Może by warto było zejść pod ziemię. O! Zrobiły się! Sorry, że zmieniam temat, nie? Ale zrobiły się, patrzcie, wyrosły. Udało się. Zajęło to dłużej, bo może mniej światła tutaj dochodzi. Ale udało się, czyli tutaj też by wyrosło i tutaj też wyrośnie. To... No, że tak powiem, no fenomenalnie. Ja to sobie tutaj pozwolę oddzielić, drodzy państwo. Jo, ale się jaram tym, nie? Ej. Ej, ej, ej. A tutaj przyjdę, dokończę. To nie, bo tutaj w sumie... Chociaż może, jak będę miał więcej piasku, to tu by też leciała woda, tu byłby piasek, czyli jeszcze by musiało być jedno, tak? Tutaj, w tę stronę. Nie będę dawał pod spód, bo mi braknie. No, liczę na to, że jeszcze mi się kiedyś piasek trafi. Ej, no ale na one bloku muszą lecieć takie rzeczy jak piasek. No ja nie wierzę, że nie, tylko trzeba to jakoś zdobyć. No i nie mogą mi bloki spadać w dół, to po pierwsze, nie? Dobra, idziemy spać i za chwilę o tym pomyślimy.
Ej, a może mam jakieś takie bloki, z których leci krzemień? Mam błoto, blok węgla. No nie, no raczej nie mamy. Cho, lipka, jak to zrobić? No nic, musimy tam wejść chyba pod ten blok po prostu. I tam, kurde. Czekajcie. Hola, hola. Może mi się to uda zrobić w mało inwazyjny sposób i może nie będę musiał spadać nigdzie. Mianowicie zrobimy to tak, że... Tutaj sobie przejdziemy. Kocie, idź stąd. Bo jeszcze mnie popchasz i będzie tylko problem. To będzie takie magiczne pomieszczenie. No jestem mega ciekawy, czy coś tu będzie spadać w dół, czy nie. Gorzej, jak będziemy kopać tu na dole i wiecie, mi wyleci jakiś zwierzak. Daj mi tu może pochodnię jedną. Ciach. No nic, zobaczymy. Dodatkowe pomieszczenie takie mamy, nie? To co, to może byśmy coś pokopali. Co my tutaj mamy do odłożenia? Bardzo dużo rzeczy generalnie. Masę sadzonek. Co my jeszcze mieliśmy zrobić w tym odcinku, kochani? Przypomnijcie mi. Bo ja naprawdę nie pamiętam. Mieliśmy chyba, wiecie co, sadzić. Mieliśmy chyba sadzić... jak one się nazywają? Te. Bambusy. Bambusy na opał. To czyli musielibyśmy jakby jeszcze jeden nie biom, tylko to miejsce do wyrostu robić. A co to znowu potrzeba? Ziemi! A ile? Bardzo dużo. Więc chyba musimy iść pokopać. Co wy na to? Jesteście za czy przeciw? Drużyno. Co myślicie? Jak się na to zaopatrujecie? Lecimy do 1900? Co nam potrzeba? Na pewno dwóch łopat. Na pewno... siekiera. Będzie nam potrzebna i myślę, że kilof. Mamy. Jak tu wygląda sytuacja na zewnątrz? Chodźmy zobaczyć do tego pirata. Piracie, a nie, bo tu w sumie nic. W sensie chodziło mi, że tu. Kurde, no nic tu się nie pojawia. Ciekawe, co bym tam musiał wrzucić, żeby mi to, wiecie, tak poleciało coś konkretnie. Ta mączka kostna rzekomo. Bo naprawdę nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, jeśli się na tym znacie. A ty, chłopie, byś mógł stąd uciec, wiesz? Ja nie wiem, czy jak ja mu zrobię krzywdę, czy to się nie skończy jakoś źle. Dobra, mamy blok, który trzeba zniszczyć tym kilofem. Nie zachodzi jeszcze słońce, nie. To sobie kilka zetnijmy tutaj rzeczy. Papagaje, uciekajcie stąd. O, blok żelaza, ej, pięknie. Fajnie, żelazo się na pewno przyda. No, na 100% się przyda. Ale, kurde... Nie, no nie wydaje mi się, żeby mi tu gdziekolwiek żwir poleciał. No nie przypominam sobie, naprawdę. Ale no, piasku też nie było. No ale to jest one block, więc żeby tutaj dobrze funkcjonować, myślę, że coś takiego, no, powinno się pojawić. No ale... Bo ten, to ja wam mówię, ten stół łuczarski to by zrobił tutaj taką robotę, że to jest hit. Co tam tak wyje? O! Rybka? Skąd tutaj rybka się wzięła?
Dotarliśmy do poziomu 1900, tak? I pójdziemy sprawdzić, czy na dole nic tam nam nie zleciało. Jaki ja byłem głupi cały ten czas. Patrzcie się, no. Piasek i żwir. Jezu, ile ja tego musiałem stracić, to ja nawet nie chcę o tym myśleć. Matko jedyna, ja to chyba będę kopał tutaj od dołu po prostu wszystko, wiecie? Ja pierdzielę. Ej, załamałem się teraz, naprawdę. Ja. To ja już bym to dawno mógł mieć wszystko, strzały, łuk. Dobra, nieważne, słuchajcie. Przy wykopywaniu poleciało mi dwóch villagerów, więc musimy ich do wiochy wepchać. Jeden to jest rolnik, a drugi to jest gościu od narzędzi. 15 węgla. No nie wiem, trochę tak. Trochę dużo za jeden szmaragd. Chyba nie jest to za bardzo dla mnie opłacalne, wiecie. I raczej sobie odpuszczę taką wymianę. Chodź. Nie bój się, chodź. Ja ci krzywdy nie zrobię, idziesz do swoich, wiesz? Dobra, tamten wszedł bez problemu. O, czekaj, nie uciekaj. Chodź. Tak. Bardzo dobrze. Nie. Aj, no i znowu tutaj w las. Dobra. Ja pierniczę, no. Powiem wam, szok. Szok. Potrzebuję tego żwiru jak najwięcej, bo chcę ten krzemień mieć, chcę mieć ten łuczarski stół. Żaba, przestań tam skakać. Proszę cię. No, gdzie on jest? Chłopie, idź do wiochy. Ja wam tam taką wiochę wybudował, nie? No nie wiem, nie obiecuję, może kiedyś wam ją powiększę, no. No dawaj. Tak. Mamy to. Dobra. Ej, teraz to my tych villagerów mamy. Pamiętajcie, aby napisać w komentarzu, jakie profesje są według was najbardziej przydatne. No między innymi na one bloku. Dobra, on tam sobie w końcu wejdzie sam. Fuh, ale żeśmy narobili, nie? Naprawdę, jestem z nas normalnie dumny. Chodźmy sobie na podwyższenie. Nie będę przełączał teraz trybu. Ej! Tu nie wyrosło. Czyżby za mało światła mają? Kurde, może tak też być. Tak, mój obsydian. Brawo, Antek. Ej, no, moim zdaniem wygląda to fajnie. Naprawdę. A tutaj jest, bo tutaj jest woda. No tak. Te papugi. Nie no, jest spoko. To był taki luźniutki odcinek. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, które profesje są według was najlepsze, żebym mógł je zrobić. A ja idę dalej płakać nad tym, że nie zbudowałem nic pod tym magicznym blokiem, żeby zbierać żwir i piasek. Po prostu dramat, nie? Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz komentarz. Dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym materiale z Minecrafta. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!